ale teraz czas. Uciekać. Martael. Witam was, tutaj Karwasz 10. Sorry, że w sklepie, ale znalazłem taki... Ale właśnie sobie wykuwałem spodnie i patrzcie jaki asam. Chciałem zacząć już na oazie, ale patrzę jakie to piękna rzecz i... Musiałem włączyć nagranie, pokazać wam. Jeszcze mają jedno miejsce na... jedno gniazdo na klejnot. W ogóle wam pokażę jak to działa. Akurat mam przy sobie topaz. Daje inteligencji, więc się przyda. No i proszę, zobaczmy nasze cyferki. Gdzie to jest? Po co ja wchodzę w cyferki, skoro tutaj mamy inteligencję? 428 punktów. Jeżeli to nie jest dużo, no to ja nie wiem, ile to jest dużo. Należy odłożyć stare rzeczy. Mały porządeczek, nadal nie wiem co zrobić z tą książką. I wracamy do oazy. Przypominam, że w poprzednim odcinku... Na światłość! Pierwszy raz jestem w takim miejscu. Mówisz znowu to samo. Przypominam, że w poprzednim odcinku uratowaliśmy... Dariel była jedyną kobietą w szeregach zła. Przez wiele lat pomagała pomniejszym złym, ale ostatecznie straciła wiarę w szansę powodzenia tych spisków. 20 lata temu zdecydowała, że pomoże Diablo i przejęła kontrolę nad Cytadelą Niewidzącego Oka. Ostatecznie zginęła z rąk bohaterów. Ci bohaterzy to nikt inny jak... piękny, przystojny, inteligentny i inne miłe słowa, ja. Oraz tam może może tam w porywach jacyś też inni gracze, którzy grali w dwójkę. Dobra, ale zapomniałem wam przypomnieć co się stało w poprzednim odcinku. Przeszliśmy do oazy, ale nas bili. To my ich też biliśmy. I akcja skończyła się dość nietypowo, bo skończył nam się czas. Jeden z historyków z mojego zakonu dotarł kiedyś w ten region. Nazwał go żyzną doliną pełną smukłych drzew i kwiatów. Miejscem, w którym nie zakorzeniło się zło. Obawiam się, że jego słowa straciły wartość. No, dobrze powiedział, ale powiedział nam to samo ostatnio. W ogóle przypomnę, że wyposażyłem go w dwa przedmioty unikatowe. Znaczy... nie unikatowe w sensie żółte, tylko unikatowe w sensie pomarańczowe. Pomarańczowy strażnik? Idę tam. To może być jakiś fajny side quest. No co jest? Nie mogę się tam teleportnąć. Muszę zapamiętać, że nie można używać teleportu do tych najważniejszych rzeczy. Skrzynia. Coś znalazłem? O kurde. Ginąć. Pokażę wam może te unikaty, żebyście wiedzieli, pomarańczowe, czyli... A, legendarne. Więc zaniku, który wytwarza... który przywołuje duchy... pokonanych czempionów, czyli takich potężniejszych przeciwników, żeby nam pomagały. Coś jak zdolność Mordekaisera. Z League of Legends. Ktoś pomoże!
Owijcie, przywołał ducha, duch będzie nam pomagał. Ma też tarczę, która chyba nie ma aż tak specjalnych zdolności. Ale ma dość duży pancerz, więc ją mu dałem. Nie wygląda zbyt pięknie, bo połowa jest taka... Jest taka niezbyt piękna i w ogóle. I wypadłem właśnie z tego, co chciałem powiedzieć. Lepszy klejnot. Dobra. Muszę się stąd wydostać. Jeszcze jeden. Dziękuję za ratunek. O, pojawił się champion. Uratowałem się. Rezolutny lianonu węża. Naprawdę Blizzard. Co to mają być za nazwy? Gdzie ja powinienem iść? To jest piwnica, którą zwiedziliśmy już. W poprzednim odcinku. Templariusz, masz być moim tankiem. Ale nie tankiem, który będzie... To nie wygląda na miejsce, gdzie można by ukryć głowę szalonego czarodzieja. O. Kolejne ruiny, takie same jak wcześniej. Przypominam, na pustyni znaleźliśmy podobne wejście. To było w tym odcinku, to głos miałem trochę ciszej. Potestowałem nowe ustawienia. Czyli chciałem... jakoś pozbyć się tych nieprzyjemnych bardzo szumów w trakcie, kiedy oddycham nosem. Udało się. Udało się to, ale oczywiście ściszyłem siebie. Dobra. Więc... Kurde, co mnie łapie za gardło? Zgadzamy się. Ten renegat Kul musi zostać powstrzymany. Chce skopiować moc kamieni i wykorzystać ją do własnych celów. Ma obsesję na punkcie mocy nieba i piekła. Ściągając na siebie ich uwagę, skaże nas na zagładę. Kul chciał uwięzić Diablo, jeżeli chcecie wiedzieć. On stworzył kamienie dusz. Chyba. Z tego, co powiedziała Adria, która jest matką Lei i uwolniliśmy ją w poprzednim odcinku. To chciałem wam cały czas powiedzieć, ale zapominałem. Znaczy, albo zapominałem, albo coś mi... Można mnie powstrzymać. Albo coś zajmowało mi czas. Więc wiecie, taka sytuacja. Bardzo lubię ten rodzaj jaskiń, dungeonów, czy jakby to tam nazwać. To światło, te promienie światła przebijające przez... Kurde, czemu nie mogę tak zrobić? Czemu nie mogę się tam teleportnąć? To czyni teleportację bezużyteczną, więc sobie wymienię ją. Powrotem na Nowym Mrozu. Kiedy wymienię to? Na 25, który będzie za 2 levele. Dobra. Moja moc rośnie. No, jak na zawołanie 24.
O. Więcej wzmocnień. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Ogniste tornado. Eksplozja jest fioletowa. A ostrza są też fioletowe. No cóż, zaczęło tak śmierdzieć Saints Row'em, że chyba tylko promień nas ratuje. Oraz nowa mrozu. Zawsze chciałem spróbować swoich sił. Kurde, co to welkozy? Co to welkozy tam jakieś siedzą? Tornado nie w tą stronę. Wracaj tu, mój półlojalny sługo. Podczas wojen klanów magowie Vizerei przywoływali ogromne demony do pilnowania swych posiadłości. Po latach patrolowania pustyń skóra tych demonów stała się twarda jak kamień i przyprószona żwirem. Ostatecznie przeżyły swych panów. Teraz ich pochodzenie zdradzają jedynie błyszczące runy na czaszkach. Dobra, tylko mam teraz... Zanim weźmiemy kolejną księgę o kolejnym większym albo mniejszym złym, chcę wam jeszcze pokazać tą tarczę. No ludzie jeszcze od niej odpadają te takie... Nie wiem, rdza odlatuje. Tego się nawet nie chce brać, a trzeba. Duriel? Duriel jest bliźniakiem Andariel. Sądzę, że wspólnie spiskowali, aby pomóc Diablo w uwolnieniu Mefista i Baala. Choć w przeszłości oboje wspierali pomniejsze zła. Władca Bólu pilnował więzienia Baala. Gdzie został zabity przez bohaterów. O kurde. To jest ten wielki robak, co siedział na końcu rozdziału drugiego. Grałem zawsze nekromantą i miałem problemy z zabijaniem bossów. Ludzie, jakie to było straszne. Trzeba było kupić 30 zwojów teleportu miejskiego. Wsadzić się do jednej księgi. Kupić sobie towarzysza. Iść z nim do tej jaskini. Wysłać towarzysza, żeby się bił, samemu strzelać wszystkim, co mamy. Przywołać parę pomocników. Jak wszyscy zginą, wracać do miasta, odnowić wszystko i jeszcze raz. Tak 30 razy. I tak na każdego bossa poza Andariel. Moje studia wykazały, że wysoki rangą kapłan Zakarum imieniem Akhan wyczuł zepsucie toczące serce jego reliki. Wiedział, że zepsucie to w końcu zniszczy jego ukochany kościół i że musi działać. Po wielu dniach spędzonych na modlitwie, w głowie Akhana zaświtała idea zakonu krzyżowców. Oho, czyli już wiemy... Jestem tak dobra, że sama się zaskakuje. Wiemy, kto wymyślił krzyżowców. Nic tak nie trzyma w rysach wiary, jak fanatycy. Oczywiście wszystko dla żartu i ironii. Dopiero się rozgrzewam. Nie mam oczywiście tego na myśli w ogóle. To jest niesmaczne. O kurde. To już nie wygląda aż tak fajnie, jak wyglądało wcześniej. To moje combo oczywiście, bo gra wygląda cały czas tak samo miodnie. Nowa tarcza, ale nie, dziękujemy. Ale co to jest to mistrzostwo? Ile podobnych budowli znajduje się jeszcze pod ziemią?
powiem ci, że więcej niż sobie nawet zdążysz policzyć. Czy mój ekwipunek nie jest piękny? Kurde, znika z drogi, bo was rozdepcze, jak tego szuka, co przed chwilą. Gdzie teraz? Już nie lubię tego miejsca. Niszczymy wszystko. Laser zniszczenia. Nie mam teraz pchnięcia. Mam tornado, które nie przebija się przez ściany. Mam miejsce. Zaraz weźmiemy ten dziennik. Kurde, gościu jest zamrożony i się pali. Za tydzień ruszamy na bezludne piaski, aby odszukać ukryte archiwa Kula. Nie mamy pojęcia, czego oczekiwać. Jak bardzo Kul wpadł w szpony szaleństwa. Jak wielką moc udało mu się zdobyć. Mam tylko nadzieję, że nie wyruszamy za późno. Chyba raczej nie wyruszyli za późno. O, jeszcze jeden kryształ jest. Adria tu jest? Gdzie ona niby jest? Punkt nawigacyjny. No chyba co jaja robicie. A, w ukrytym obozie jest, dobra. Przeczytałem w ukrytej oazie. Kurde, z powrotem do siebie, do tego miejsca wróciłem. Dobra, gro, załaduj się. Jeśli będziesz się powstrzymywać, nigdy nie osiągniesz lepszych rezultatów. Dobra, zaraz z wami pogadam. Leo, nic ci się nie stało? Nie. Chyba. Wybacz, że tak się męczę, ale robię to dla nas wszystkich. Wiem. Aha, czyli próbują... Adria próbuje jakoś nauczyć Le posługiwania się swoimi... tymi jej mocami. Nie mówcie mi, że ten naszyjnik nic nie robi. Kurde, bezwartościowy śmieć. No fajnie, osiągnięcie rozbierz bez wstydu. I znowu mamy pełno... Broń dwuręczna. Szkoda, że dwuręczna bym dał. Bo to jest jednoręczne. Zobaczmy, czy będzie ładne. Paladyn by się... Dobry pomysł. Pokaż, jak ty się z tym prezentujesz. Panie, mam trochę nowych rzeczy. Powinnaś rzucić na nie okiem. Znaczy wiecie... Nie, na razie niech potrzyma tą... Różdżki, zobaczmy tylko. Się kręcę w kółko. Jak to jest Wekiera? To ja nie wiem. Ja mam doświadczenia z Wekierami. Różdżki jakieś takie marne masz, gościu. Trzeba cię przeszkolić. Ale nie ma na to hajsu. Dobra, zróbmy ją. No. Pokaż. Ja. Super. Nadszedł czas. Leo, rzuć zaklęcie, którego cię nauczyłam. Znowu żyję. Nie. Soltunie Kulu.
Musisz aktywować czarny kamień dusz. Użyjemy go, aby uwięzić dwóch ostatnich władców piekieł. Znam twój głos, nieznajomy. Nawiedzał mnie po śmierci, tak samo jak rozkazywał mi za życia. Tyś jest Tyrael. Będą kłopoty. Tak, to ja. Ale teraz jestem śmiertelnikiem. Los bywa taki kapryśny. Czyli jednak nie będą się gryźli. No cóż, z lekkim smutkiem. Oddam ci czarny kamień dusz, ale w zamian musisz zespolić moje ciało. Za życia byłeś zdrajcą. Skąd mam wiedzieć, że po wskrzeszeniu nie będziesz stanowił jeszcze większego zagrożenia? Nie możesz mieć pewności. Musisz sobie zadać pytanie, ile jesteś w stanie zaryzykować, aby ocalić ten plugawy świat? Wszystko. Niech będzie. Najpierw musisz odzyskać moją krew spod ziemi, gdzie została ukryta. Znajdziesz ją pod bezludnymi piaskami, do których prowadzą te akwedukty. Pójdę z tobą. Powinniśmy wziąć z sobą głowę kule. Może powie nam coś przydatnego. Włożę ją do twojej sakwy. To szaleństwo! Wiesz przecież, że nas zdradzi! O kurde... Głowa... W towarzyszach? Czy to jest nawiązanie do planu Escape Torment? Chyba tak. Dobra, ale... Hajs. Mamy hajs. Coś lepszego zrobisz? A zróbmy je... nie mam kasy. Dobrze, że Skid jest tutaj tak blisko. Dobra. Zrobiłem to? Nie. Muszę pamiętać, żeby nie wyłączać. Żeby nie wyłączać ekwipunku. Zobaczmy. Tego potrzebowałem. Dobra. Przy okazji będzie mógł sobie ekspić, ale... jeszcze bym zmienił ten sztandar. Może coś fajnego się uda... nałożyć. Pamiętajcie, że możecie podawać mi jakieś... jakieś rady dotyczące właśnie sztandarów. Mogę założyć to, co uznacie, że będzie ładne. Chcecie szachownicę? Macie szachownicę. Chcecie wzór nagrody? Macie wzór nagrody. Chcecie serduszka? Macie serduszka. Większe serca jak zdobędziemy, to też mogę założyć. Jak tylko będziecie chcieli. A gdzie są moje runy? Tu są. Są duże runy. Złoto dla zuchwałych, zobaczymy później. Tutaj mamy nietoperz, Magda. A to co to jest? Tasaczek rzeźnicki. Albo kaptur Maltaela, jak w nazwie, albo kaptur asasynów. Co to jest wariant? Aha. Ja bym zobaczył nasz...
Dobra, ale coraz bardziej się zapędzam w tym wszystkim, a coraz mniej pamiętam, co mamy robić. Jeszcze akcent się zobaczy, jaki dostaliśmy. I wracamy do naszego. Tylko który to był? Ten? Tak, to raczej był ten. Dobra. Zostaje tak. A więc żegnam się z wami, Jakarważ 10. Templariusz, nie pamiętam jak się nazywał, chyba Leopold. Nie, właśnie inaczej się nazywał. Lambert? Tak, raczej Lambert. Lea oraz lewitujący łepek Kula. Mamy go w ekwipunku? Nie mamy. Więc jeszcze nasza czarodziejka Yennefer pożegna się z wami i wyłączy nagranie. Ja się z wami żegnam. Cześć i... Żegnaj!